Serdecznie witam swoich starych słuchaczy i tych nowych słuchaczy na kanale i w tematyce o świadomości. Mówimy dużo o świadomości, ponieważ to czyni nas ludźmi. To, że mamy samoświadomość i na takim wysokim poziomie, a czym jest świadomość, to naprawdę nadal ocean, który możemy badać, a co tam na dnie się nas znajduje, do końca jeszcze nie wiemy. I naukowcy na temat świadomości będą się wypowiadali naprawdę bardzo różnie. I to zależy, kogo będziemy pytali. Jeśli będziemy mądrego człowieka pytali, który jest księdzem, i też uwzględniamy teraz księdzem, czy też pastorem, jakiego, jakiego kościoła on jest. Jeśli to będzie powiedzmy lekarz, psycholog, Naukowiec, a więc będą to ludzie, ludzie różnych dziedzin życia, z różną wiedzą o różnych poglądach i na temat świadomości będą się wypowiadali w różny sposób. No, mamy oczywiście w encyklopedii też jakąś taką ogólnie przyjętą definicję świadomości, kiedy jest mowa o tym, że posiadamy samą świadomość, a więc kiedy zaczynamy rozumieć siebie, że ja to jestem ja, odrębna jednostka, że we, jest wewnętrzny mój świat i, i świadomość, samoświadomość dotyczy relacji ze światem zewnętrznym i umiejętność jakby funkcjonowania, funkcjonowania z tym światem zewnętrznym i z samym sobą też, rozumieniem samego siebie. I teraz, czego dotyczy, jak się pojawia w człowieku świadomość, a więc ona nie jest tak od razu. Z narodzeniem się nie pojawia. Okazuje się, że świadomość u człowieka pojawia się w, pod koniec drugiego roku życia, więc u dziecka, pod koniec drugiego roku życia, pojawia się świadomość i my możemy to zbadać. Jeśli macie dzieci, obserwujcie, jak one się rozwijają, czy, czy są zdrowe, czy nie, czy jest u nich świadomość. Przy pomocy lusterka, a więc dopiero w tym okresie dziecko widzi siebie w lusterku, ono widzi siebie, ale w tym momencie zaczyna rozumieć, że widzi siebie. Ktoś wcześniej być może w swoim umyśle widzi, że to są inne dzieci, że to ktoś z rodziców, ktoś z zewnątrz. A w takim okresie dwóch lat, na przykład, kiedy namalujemy kropkę czerwoną nad prawym okiem, dziecko zacznie reagować na ten widok w lusterku dopiero w pewnym momencie swojego rozwoju. I teraz, oczywiście, jak my czytamy definicję, to dotyczy nie tylko takiego prostego, prostej reakcji, że to, to jest właśnie świadomość, ponieważ. Samoświadomość dotyczy tego też, co się z nami w środku dzieje, a więc, że jesteśmy osobą. Dotyczy tego, że mamy jakieś upodobania, mamy jakąś moralność w sobie, sumienie, mamy poglądy, cele, zastanawiamy się nad tym, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi. Zadajemy sobie pytania, jak mamy żyć, jakich praw mamy się trzymać. A więc... To wszystko pojawia się z czasem, i to rzeczywiście dotyczy naszej świadomości, że rozumiemy, że jesteśmy ludźmi świadomymi, rozumiemy, co to jest świadomość, i stajemy się też dojrzałymi ludźmi, jeśli chodzi o naszą świadomość i relacje ze światem zewnętrznym. I to jest taki szerszy temat, i to też gdzieś się pojawia w pewnym momencie naszego życia. I zaraz do tego dojdziemy. Ten pierwszy moment. Jest to wiek dwóch lat i podobnie jak niektóre zwierzęta, zobaczcie, że też mają samoświadomość. Taką dziecięcą, jak u ludzi, dziecięca świadomość. Jeśli namalujemy dla niektórych zwierząt kropkę nad prawym tam okiem, to na przykład delfiny, sroki, szympansy. Świnie, a więc niektóre gatunki zwierząt też będą reagowały, mają jakąś miarę świadomości. No ale oczywiście to nie wystarczy. Nie chcemy, żeby nasze dziecko rozwijało się tylko do tego momentu. My obserwujemy dalej rozwój naszego dziecka. Co byście powiedzieli, jeśli byście przeprowadzili taki test i minęło dwa lata, i dziecko nie reaguje na tą kropkę. 3, 4, 5 lat pokazujecie dziecku lusterko. I ono nie reaguje na kropkę nad prawym rokiem. Ono albo go w ogóle nie widzi, nie dostrzega, a wszystko inne widzi. Nie wiadomo, yy, dlaczego. Albo powiedzmy z czasem ono widzi tą kropkę, się śmieje, a nie próbuje usunąć. Bo naturalna reakcja jest, że dziecko bardzo szybko widzi, że jest to coś, co nie pasuje do wizerunku, coś, co trzeba usunąć, tą czerwoną kropkę. To nie jest tak, że ono dziecko akceptuje ten widok, że to jest mój naturalny wygląd. Tak się nie dzieje. Dzieci, podobnie zwierzęta, one reagują na tą kropkę jako coś, co jest zbędne i niepotrzebne, i to jest naturalna reakcja. Prawidłowa, sami się z tym zgodzicie. I teraz w tym dal, dalszym rozwoju życia człowieka, kiedy jesteśmy dorośli, gdzie mamy kolejne lusterko, gdzie moglibyśmy siebie przetestować? Czy następuje u mnie ten rozwój mojej świadomości w sposób taki prawidłowy, czy może gdzieś, jak, jak, jak zwierzę się zatrzymałem na jakimś etapie i, i stoję, i nic się dalej ze mną nie dzieje. A więc te relacje ze światem zewnętrznym, czy są prawidłowe, czy ja rozumiem sam siebie, tego co się we mnie dzieje, czy, czy dorastam jako, jako jednostka w społeczeństwie i, i moja świadomość jest coraz większa i większa, samoświadomość. Jest bardzo szanowana księga przez wszystkie społeczeństwa i narody, i bardzo stara księga, mądra to Biblia. I tamte słowo, lusterko też jest używane w ciekawym kontekście znalazłem ciekawą myśl, chciałbym się z wami podzielić. I teraz jest to y, sposób, żebyśmy zobaczyli czy dzisiaj zobaczyli siebie w takim lusterku. W list do Jakuba w pierwszym rozdziale 22. werset ja przeczytam wam kilka słów i posłuchajcie. Jednakże stańcie się wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, zwodzącymi samych siebie fałszywym rozumowaniem, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa a niewykonawcą to jest podobny do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swemu naturalnemu obliczu, gdyż przygląda się sobie i odchodzi i natychmiast zapomina, jakim jest człowiekiem. Kto zaś wgląda w doskonałe prawo związane z wolnością i w nim trwa, ten będzie szczęśliwy, że to czyni, ponieważ nie stał się zapominającym słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. A więc mowa jest o ludziach, którzy patrzą w Biblię w prawo Boga, jak w lusterko, i są dwa sposoby reakcji. Mogą zobaczyć i odejść, i zapomnieć, kim są. I mogą nic nie zareagować na to, co tam usłyszeli, a więc na moralne prawo pochodzące od Boga. I teraz, kim my jesteśmy? Czy jeśli widzimy jakąś kropkę, czy my ją usuwamy, czy w ogóle dostrzegamy cokolwiek na sobie? I Jeśli je widzimy, to czy usuwamy? czy dobrze się rozwijamy czy jakieś może są u nas jeśli my jako tego dziecka byśmy stwierdzili że to są zaburzenia świadomości jeśli dziecko tej kropki nie widzi i na nią nie reaguje są to stany zaburzenia świadomości u dorosłych ludzi kiedy na przykład człowiek dowiaduje się i to jest normalne o takich normach jak nie zabija i nie kradnij powinien reagować kiedy czyta takie słowa w biblii powinien reagować i co najmniej dostrzegać a Poza tym powinien próbować usunąć tą planę, jeśli zachowuje się w sposób taki no, niezgodny z prawem Boga. A jeśli się tylko usłyszy werset z Biblii, czy po prostu, ponieważ te prawa one są w różnych społeczeństwach, czy nie tylko z Biblii, to jest wszędzie w każdym prawie każdego państwa takie podstawowe normy Boga nie kradni, nie zabije. One są wszędzie popularne i są przyjęte. Jeśli mówiąc o takich normach, człowiek się głupkowato uśmiecha i nic sobie z tego nie robi, to niestety możemy powiedzieć, że on jest, ma jakieś zaburzenia świadomości. Jego stan psychiczny nie jest najlepszy. Zobaczmy, że tutaj możemy w ten sposób yy, zaobserwować się. Jest to dobry sposób, tak jak z naszym wyglądem fizycznym. My bardzo często do lusterka zaglądamy i patrzymy, jak wyglądamy Codzie codziennie. Poprawiamy fryzurę, usuwamy jakieś tam defekty. Chcemy codziennie wyglądać bardzo dobrze w oczach innych i, i sami do siebie mieć pewien jakiś szacunek. I to jest naturalna reakcja. Codziennie używamy dlatego tego lusterka. Jest to zdrowy objaw, ale dotyczy to naszego wyglądu fizycznego. Jeśli chodzi o nasz wygląd duchowy, ludzie powinni codziennie czytać Pismo Święte, czy też zastanawiać się nad tym pytaniem, które tam brzmiało: jakim jestem człowiekiem? I jeśli my coś widzimy, że coś nie tak jest, to naturalny odruch powinien być taki, że my tą plamę tam czerwoną usuwamy. To świadczy o tym, że się zdrowo rozwija nasza świadomość. A jeśli tego nie, 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 nie robimy, nie reagujemy na pewne m, takie wskazówki, na, na nie reagujemy na prawo moralne, nie dokonujemy żadnych zmian w sobie, to świadczy o tym, że mamy jakieś zaburzenia, że coś z naszym rozwojem jest nie tak. A więc zobaczmy, że to jest zwierciadło, lustro w naszym dorosłym życiu, które pokazuje, jakim jestem człowiekiem, czy się rozwijam dobrze, czy u mnie jest ta świadomość. Jest jeden moment w życiu dziecka, dwa lata, pierwsza świadomość, kiedy się pojawia i w życiu dorosłym też mamy możliwość sprawdzenia w pełnej mierze swojej świadomości, zobaczenia, jakim jestem człowiekiem.